Dzień dobry, mili. Dzisiaj chciałem Wam zrobić piękną promocję na dwa rodzaje bacików i na dwie długości. Ten batik jest doskonale znany. To jest Competition Pole CSX500 Robinson. Łowi na niego słynny wędkarz MG Maciej Jagiełło. No nie pamiętam, czy on na piątkę czy szóstkę łowi. Łowi bez gumy. Ja mówię na przykład na turnamenta, szóstkę i siódemkę, ale z gumą. Dobrze, mili, nie będę Wam bajerował, co i jak. Wędka waży 147 gramów, ma 5 sekcji i 5 metrów długości. Mili, tą piątkę mogę Wam sprzedać za 150 zł. Fenomenalna cena, naprawdę fenomenalna cena. I taki sam bacik, tylko że w wersji 6-metrowej, mogę Wam sprzedać za 180 zł. Szóstka waży 232 gramy. To, że ładnie wykonana, to dla mnie nie ma w ogóle żadnego znaczenia. To ma łowić i to ma być praktyczne, a nie tam ładnie wyglądać, ale ludzie kupują oczami. Mili, widzimy się na live 1 listopada, czyli w Dzień Zmarłych. No, powiem Wam, że jestem zszokowany świadomością ludzi w zakresie morderczych torped, które tak zwanych iniekcji podskórnych i głównie temu poświęcę live, na rybach oczywiście. Ja to nazywam inaczej. Te iniekcje podskórne to nazywam zastrzykami z fenolu pod iniekcje fenolowe podskórne. Mili, jeszcze jeden bacik. A wszystko zaczęło się na live'ie wczorajszym Buddy. Boże, jacy tam, jak to nazwać, ułomni, chorzy psychicznie, obłąkani. Jacy tam obłąkani wchodzą do Buddy na tego live'a. Nie bywa. Dobrze, ale to sobie porozmawiamy na live, a dzisiaj mamy... Mili, znalazłem jeszcze dla Was bardzo fajny bacik firmy Szenszasz, a poważnie Sensas. To jest firma nie tylko od zanęt, bo produkuje również sprzęt wędkarski. Bacik waży nie wiem ile, bo nie jest napisany. 5 sekcji, wagi jego nie widzę, może gdzieś jest ukryta, ale jest letki. Mili, za tego bacika Wam policzę 160 zł. Za tamte 150 i 180, a za tego bacika Wam policzę 160 zł. To jest cena rewelacyjna. Do 1 listopada. Dziękuję, do widzenia.